Cześć, hej, siemanko, do z tej strony i Dziennik z Minecraft zapraszają na oglądanie kolejnej pięknej serii odcinków! Mamy tu creepera powitalnego na początku odcinka, jak miło się spotkać z takim creeperkiem, a dzisiaj trochę zabawy będzie, bo... Już budowy tej kolejki mam dosyć, po prostu. Przez ostatni tydzień ją budowałem, a może nawet dwa. Ale powiem Wam, że no, się udało. Jeszcze nie do końca wszystko, bo zostanie nam jeden taki odcinek, który no, muszę zrobić, bo jest on bardzo, bardzo ważny. Natomiast. Zostawmy to sobie na inny dzień, bo dzisiaj już właśnie chciałbym zrobić coś innego, coś bardziej zabawnego. Dlatego właśnie dlatego przejdziemy sobie na przykład do tabliczek, bo dawno nie było tych tabliczek. I kogo dzisiaj nagrodzę? E, przyszedłem z takim. Pomysłem, właśnie, aby nagradzać widzów, którzy tutaj mam tabliczki, którzy już kiedyś, kiedyś, kiedyś bardzo tam pomagali w odcinkach. No i jednym z takich widzów jest Krzychu. Krzychu miał nik krzychu 108, 109, 110 i, i, i ja tą osobę pamiętam i bardzo się cieszę, że mogę ją tutaj umieścić, ponieważ dla tej serii dziennika z Minecraft nie mówię, że dla sezonu trzeciego, e, bo dla sezonu trzeciego to ja nie widziałem, żeby on komentował, e, ale w sezonie kurczę, teraz się zastanawiam, czy nie popełniłem żadnego błędu ortograficznego, ale chyba nie, mam nadzieję, że jest dobrze, e, ale w sezonie Pierwszym, drugim e, bardzo on pomagał, pisał wiele komentarzy i dlatego zasługuje na to miejsce. Jeżeli znacie jeszcze jakichś widzów, którzy bardzo pomagali w poprzednich sezonach Dziennika z Minecraft, to bardzo proszę o komentarz e, do, do tego filmu. I pomagacie tym komentarzem również sobie, aby umieścić się na tej liście, no bo jeżeli pomagacie mi, tworząc tą listę, no to automatycznie pomagacie w rozwoju tego kanału, więc no wszyscy korzystamy, prawda? I to jest coś fajnego, coś superowego. W dzisiejszym odcinku, widzicie, wziąłem też diamenty, abyśmy się trochę pobawili z diamentami. Nie wiem, czy mam crafting. Załóżmy, że mam. Ok, jak nie, to się będę wracać do domu. A tutaj jest crafting. Ok, w porządku. Jeszcze tego nigdzie nie przeniosłem. I tak oto zajmiemy się właśnie teraz yy, naprawianiem łopaty Marty. To jest kolejna rzecz, którą dzisiaj będziemy robić. Normalnie, ojej, zajmuje to aż 3 diamenty i 26, 20... 27 leveli, 4 diamenty, 27 leveli, ale jeden z moich widzów dał mi podpowiedź, aby sobie stworzyć nową łopatę i połączyć ją z Martą w tym, w kowadle. I dzięki temu w teorii zużyjemy no mniej diamentów i naprawimy też. Em, i naprawimy też w pełni tą łopatę, czyli no, same same korzyści. No ale jak to naprawdę wygląda, to zaraz zobaczymy, czy to faktycznie jest takie piękne. Jak może się wydawać? I tak, i tak! Widzu. Dziękuję ci, bo dzięki tobie zaoszczędziłem. Parę diamentów, a być może też trochę leveli. No, jednak nie jest to aż tak piękne, że żadnych leveli nie będę musiał w to wpakowywać, bo jednak trochę trzeba będzie jeszcze 7 leveli wyekspić. No, ale na przykład tutaj złoto przepalam jeszcze na te tory napędzające. Wziąłem z bazy Delta trochę złota na tory napędzające, bo troszeczkę ich zabrakło. Dlatego też tę kolejkę odkładam na inny dzień, może na przyszły tydzień, może za dwa, bo na razie mam po prostu dość, ale wiecie co z kolejką trzeba jeszcze zrobić? Trzeba pociągnąć Redstone, który będzie wszystko to łączył ze sobą taką zwrotnicę, i ta zwrotnica będzie i z bazy yy, alfa i zwrotnica z bazy Gamma i która będziecie spotykać w bazie Delta więc wyobraźcie sobie jakie to jest wielkie, mam 900 bloków do alfy więc mniej więcej potrzebuję tego 1000 redstone'a, no minimum, minimum 1000 redstone'ów Kurczę, no chyba się znajdzie, chyba się znajdzie, miejmy nadzieję. Trochę jeszcze pójdę do kopalni w międzyczasie, więc wszystko na spokojnie i zrobimy coś niesamowitego. Ale w tym odcinku, właśnie w tym odcinku, trochę sobie wrzućmy na luz yy, z tym wszystkim i zróbmy coś może mniej ambitnego, że tak troszkę powiem, no. Mniej ambitne to wydaje się gorsze, chociaż tak naprawdę wcale tak nie jest. Ja dzisiaj Wam pokażę, co dzisiaj sobie zrobimy. I będzie to trochę budowy dachów, bo jak widzicie, tutaj nie ma dachu, tam nie ma dachu. Ile zrobimy w ciągu tych pozostałych 15 minut odcinka, to tyle zrobimy. A jeżeli czegoś nie zrobimy, to zostanie na inny raz, może na jakiś live czy coś. Po prostu chciałem mieć różniejszy odcinek po tym stresującej budowie kolejki, która zajęła no, parę dobrych godzin. E, I tak oto sobie zrobimy to. No, nie wiem, tak na początek. Mm -hmm. Nie będziemy przesadzać z tym wszystkim. Po prostu luźno, po prostu fajnie. Mm, tutaj jeszcze sobie zobaczę na ilość. Trzciny cukrowej jest nieźle e, i obliczymy sobie też przy okazji ilość trzciny cukrowej potrzebnej do tego, aby aby co? Ym, aby stworzyć właśnie ile? 15 piloteczek czy 30? Teraz właśnie nie jestem pewny, bo kiedyś to, kiedyś to było właśnie 30, tak? Kurczę. <laughs> Squidon, załóż, że 15 dla łatwiejszych obliczeń, bo wydaje mi się, że teraz wystarczy mieć 15 biblioteczek po to, aby mieć pełny taki zestaw tych biblioteczek, czyli żeby mieć je wszystkie potrzebne do. Zrobienia, dobra, i tak miałem za mało tych bloków do zrobienia tego, co się właśnie chce. A chcę zrobić oczywiście stół do zaklęć i całą z tym związaną zabawę. Więc o to tak naprawdę chodzi. Dobra, może to wystarczy, może nie. Jeszcze sobie trochę zróbmy. Dobrze, bardzo fajnie. Więc żeby stworzyć taką jedną biblioteczkę, to jak się to robi? No potrzebujemy trzy książki. Dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam, że potrzeba tam trzy książki, czyli. Ło, nie ten blok. Czyli żeby stworzyć jedną książkę trzeba trzy cukrowe, bo tak, tak, tak. Chyba. No, powiedzmy sobie, że tak. Najwyżej się później poprawię, gdy będę to robić, natomiast chcę tak sobie na szybko policzyć ile to potrzeba. Czyli 3 razy 3 to jest 9, żeby stworzyć jedną biblioteczkę, trzeba 9 trzciny cukrowej z moich wstępnych niekoniecznie poprawnych obliczeń e, czyli dla 15 15 razy 9 wychodzi e, 135. Dokładnie. Czyli tyle potrzebuje trzciny, no to się równa mniej więcej około dwóch staków tej trzciny Czy to dużo, czy to mało Hmm Ciężkie pytanie Raczej mi wystarczy, chociaż tam widzę, że już czeka kawaleria Do walki no, a ja jeszcze nie mam dwóch staków tej trzciny, więc jeszcze troszkę się wstrzymam z budową tego tych biblioteczek, ale już niedługo, już niedługo Jeszcze zdążę sobie naprawić Martę Z tego levela i trochę się wekspić A niedługo stworzymy sobie właśnie te biblioteczki Oj, siebno się jeszcze robi na dodatek Uhuhu Wow, biją się między sobą Niekoniecznie. Tutaj widać, że grubo idą i nawet udaje im się mnie trochę pobić. Dobra, przygotujmy się, i ostatnie parę bloków. Czy tu będzie trochę inaczej, to nie wiem Być może tutaj będą się spawnować potwory i trzeba by było trochę właśnie postawić y, takich pochodni No nawet to nie jest głupi pomysł, nawet to jest bardzo mądry pomysł Jak tutaj to postawiłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć To od tej strony też tak pięć bloków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Cyk. O I e, niech sobie tutaj to będzie takie coś Zawsze to mniej potworów. Ognisko mógłbym tutaj dać w sumie, by było fajniej. Tak, damy tutaj to ognisko. Ale jeszcze nie w tym odcinku. Eee, bo nie będziemy się. w tym odcinku. Ha! Ale to było łatwe. Spodziewałem się, że będzie to trudniejsze że jest ich więcej, czy coś. Przed Creeperem nie można się tarczą osłonić. Chyba, że można. To nie wiem Fajnie to wygląda, wiecie? Ale naprawdę, to ognisko byłoby dużo lepsze Żeby tam rozświetlało górę Swoją drogą domek też trzeba by zmodernizować Ach, jak ja bym to wszystko ponaprawiał, porobił Tak na tip top, tutaj drobna zmiana była Um, trochę się zmieniło, trochę się nie zmieniło. No, tyle jest pomysłów. Trzeba będzie kiedyś się za to zabrać. Jak tam zbroje moje. E, no, heum i ten napierśnik się niestety nie naprawiają, ale to jeszcze. Jeszcze, jeżeli zdobędę jakieś upgrade do naprawy, to sobie wrzucimy. Bo z tym to nie ma problemu. I teraz tak. Powinienem zabrać tamtą łopatę z bazy Delta do tego, żeby kopać sobie wszystko inne. No bo mi, tamtej mi nie byłoby szkoda, nie? Bo miała tą klątwę ze znikaniem. Więc i tak, i tak, i tak nieważne, co się z nią stanie. No a tak, to trochę się martwię, co się wydarzy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jeszcze budową dachu dla tej świątyni. Tak, mi się wydaje, że damy radę to zrobić. Tutaj nie wiem, chyba jakieś endermany to wszystko po niszczyły te bloki. Dużo lepiej to wygląda, tak jak powinno wyglądać. Dokładnie tak sobie to wyobrażałem. Jest świetnie, jest po prostu świetnie. Ten lej mi tu nie pasuje, bo on powinien być tu. Natomiast z racji levelów, expa i tak dalej, tego przeniosłem. Ok. E, moglibyśmy dać tu jeszcze crafting. Na pewno by on się przydał. Tylko pytanie, gdzie go damy. To jest takie jedyne pytanie, gdzie go Bo tutaj, no, nie ma już za bardzo miejsca, chyba że gdzieś. Gdzieś tu. Hmm. Chyba też, że gdzieś. No, nie wiem. Nie chcę, nie chcę tego burzyć, co tutaj zrobiłem i. I naprawdę to, to może zaważyć na wyglądzie wstawienia takiego craftingu. E, mogłoby coś tutaj zepsuć z wyglądu tego wszystkiego. Dlatego to jest dosyć. Dosyć takie trudne gdzie go wstawić. Wstawmy go sobie tutaj do konta. Myślę, że nie będzie przeszkadzać. Nie powinien. A przyda się po prostu. Ważne, że się przyda. Yy, I dobrze, żeby był. Ok. Dobrze, żeby był. I tak sobie to zostawimy, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, to piszcie w komentarzach. Nie wiem, gdzie go postawić tutaj jakoś, ale wtedy by się może łączył z tym. Może postawić go tutaj, może gdzieś z tyłu, żeby go tak nie było widać za bardzo. A może w ścianie go gdzieś tu dać. Swoje propozycje oczywiście możecie zostawić w komentarzu. Jak zawsze. A teraz przechodzimy, o właśnie, przechodzimy do budowy kolejnych rzeczy. I tak, oto zrobimy sobie szyby kolorowe, kolejne. Cyk i jest. Mamy to. Te szyby kolorowe, yy, kolejne wrzucimy sobie tutaj przy budowie tego, tej fontyni. Tutaj mam dwa rodzaje takich szyb. Chciałbym to zmienić na przykład na ciemny. Na ciemny. Niebieski. O! Dużo lepiej to będzie wyglądać. To jest ciekawe, że te szyby się nie niszczą, bo mam kilo z jedwabnym dotykiem gdyby ktoś był ciekaw jak to się dzieje. Yy, Całej tej świątyni no nie skończymy, ale taki daszek chciałbym do niej zrobić mniej więcej. Oczywiście jaki surowiec tu wykorzystamy? Yy, ja mam pewien pomysł, że wykorzystamy zwykły kamień. Zwykły, najzwyklejszy, bo mam jego Trochę. Właściwie to, wiecie co? Przyszedłem z pewnym pomysłem, z pewną ideą. Cyk zrobimy tak, jak było, ale w tym miejscu zrobimy trochę inaczej, bo rozwalimy to. No dobra, teraz trochę surowców mam ale dobra mieści się to mieści rozwalimy też to nie wiem damy tu damy tutaj te kamienie jak było yy, postawimy crafting i postawimy nasz lej postawimy crafting tutaj na środeczku a lej zrobimy w taki sposób żeby to wpadało wszystko do jednego i tak na przykład jeżeli tutaj sobie rzucę, uwaga, ten piasek się nie chce przypalać, bo nie ma tam żadnego paliwa no to właśnie dajmy mu paliwo trzeba będzie tutaj przynieść węgiel, bo serio jest go mało wszędzie no i uwaga, wielki test tym razem czy to będzie działać już prawie pierwsze szkło nam się przypaliło mamy szkło i powinno trafić tu. I widzicie, działa, działa. I o to właśnie chodzi, żeby sobie ułatwiać, a nie utrudniać. W teorii mógłbym zrobić nawet tak, że tu jest taka połączona skrzynka na środku. Yy, I crafting postawić z boku. Nie wiem, czy to właściwie nie jest fajny pomysł, żeby takie coś zrobić. Czy, czy poczekajcie chwilę. Właśnie kombinuję, jak to zrobić. Tak, tutaj taką połączoną skrzynię. Mamy to, i crafting z boku. I to jest moim zdaniem dużo lepsze rozwiązanie. Poczekajcie. Tak. Tutaj jeszcze w ogóle tak. A tutaj. Y ojej. No nie. Miały być połączone. Tak. I tutaj do środka, nie? I tym sposobem y wszystko sobie ładnie zrobiłem. Trochę. Nawet uprościłem ten system, ponieważ mamy wszystko teraz tak łatwiej, że mamy tylko jedną skrzynkę wyjściową i to mi się mega, mega podoba. No i jestem zadowolony z tego, że to tak wyszło. W tym odcinku to już będzie wszystko, bo jak widzicie, czas ten bardzo szybko zleciał. Mieliśmy bardzo fajne usprawnienia. Ja jeszcze sobie dobuduję, chyba. Tutaj daszek dla naszej świątyni, ale no nie jestem pewny, jak to wyjdzie. Dlatego zobaczymy, jeżeli będzie dobry, to go zostawię i pokażę w następnym odcinku. A jeżeli będzie zły, tu już widzę, że są jakieś dysproporcje pomiędzy tymi wysokościami. Jeżeli będzie zły, no to pomyślę, co zrobić innego. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie pa i cześć.